zu kommen. Und in der Brechern, wo ich auch so, wo ich da auch habe, zadzwonił do mnie dzisiaj jakiś osób i znowu tą znaną aferę na wnuczka. Chcę ją nabrać i za jakiś czas ma dzwonić po pieniądze. Na razie dał jej czas godzinę, żeby pobrała z banku wszystkie pieniądze, bo to jest sprawa wnuczki z Ameryki. I przedstawił się, że jest Polakiem z Ameryki, że wnuczka miała wypadek i podobno podał telefon wnuczki, która płacząc powiedziała historię, że miała wypadek samochodowy, jeśli nie będzie miała tych pieniędzy, to... Proszę mnie posłuchać, proszę zostać z tą panią, że nie jest przyjęte. Jeżeli coś by się tej pani zaczęło dziać, no nie wiem, bardziej by się denerwowała, byłoby potrzebne pogotowie, proszę dzwonić jeszcze raz na 112. Dobrze. Ja przekazuję na policję, najprawdopodobniej policja będzie dzwoniła do pani na ten numer telefonu, więc już dobrze. Dobrze. Proszę nie blokować numeru, dobrze? Oczywiście. Przyjęte, dziękuję. Słucham? Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Bo mój tata bije moją ciocię i moją mamę i jestem z moim bratem ciotecznym i nie możemy sobie poradzić i bije. To jest Kielce, tak? Tak, Kielce. Jak najszybciej, proszę, bardzo. Tata nie trzeźwy? Tak, nie trzeźwy. Dobrze, przyjąłem. Operator 19 Kielce, halo. Dzień dobry. Właśnie, wie pani, ja panią przepraszam, że tak późno, ale nie mogę się, właśnie nie mogę odblokować swojego telefonu komórkowego. Nie wiem, czy właśnie... Proszę pana, po pierwsze, źle pan dzwoni. Źle pan dzwoni, bo dzwoni pan na linię alarmową numer 112. Tutaj dzwonimy wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy medycznej, ja policji. Rozumiem panią doskonale, że nie próbuję odblokować swój numer telefonu. No i przez pomogę ewentualnie pan się z nami połączył. Być może jest jakiś problem techniczny z telefonem lub z kartą. Należy udać się do punktu obsługi klienta i tam ten problem rozwiązać. Operator 24, halo? A, dobry wieczór. Dobry wieczór, tak? Ja chciałem zgłosić, bo... Tam, co mi przyszło na tym, wypuścił tego SMS-a, to gdzieś nie tego. Proszę pana, co pan zgłasza? Zagrożenie życia i zdrowia? No nie. No to dlaczego pan na linię alarmową dzwoni? To przepraszam bardzo. A co pan chce zgłosić? Bo my tu karetkę, od takie rzeczy przyjmujemy. Pożary, wypadki, karetka, aha, pogotowia. No, płaciłem te 22 zł i ileś tam groszy. Ale co odnośnie czego? Co to jest to 22 zł? To takie mi przyszło, żebym rachunek to, za telefon panu przyszedł? Tak. No to dobrze, to niech pan do swojego operatora sieci dzwoni w tej sprawie, bo my to nie mamy z tym nic wspólnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy czasami nie ma wniosków na kurację na nazwisku. Proszę pana, ale pan się dozwolił na 112. 112, 41, 271. Nie, proszę pana, pan się dozwolił na 112 na numer alarmowy, na policję pogotowiła. No bardzo przepraszam panią, nie wiem. Czyli pomyłka, tak? Proszę? Tak, przepraszam bardzo. Linia alarmowa z tej strony, było połączenie z tego numeru. Dzieje się to. Nie, to jest pomyłka. Pomyłka? To proszę panią nie dawać dzieciom do zabawy telefonu, dobrze? Bo to jest ważna kwestia. I też uczulę panią na przyszłość, żeby ewentualnie jak pani wyciągnie karty z telefonu, również połączy się z linią alarmową telefon sam. Czyli tak na przyszłość uczulam, żeby dzieciakom nie dawać telefonu. Dobrze? Tak. Proszę bardzo, do usłyszenia. Operator 8, linia alarmowa, słucham. Dobry. Kupiłem za 40 zł w moją kartę, doładowuję i chyba 6 razy nie wchodzi, nie mogę się połączyć, nie może mi dojść. Bo pan w ogóle dzwoni tak jakby bez karty SIM. Coś się panu poruszyła ta karta SIM w środku. Nie wyświetla się pański numer. Niech pan wyłączy telefon i jeszcze raz załaduje ją poprawnie, może coś się tam nie styka. Normalnie wyświetlałby się pański numer i dopiero wtedy spróbować doładować. Aha, dobrze, dziękuję. Operator 9, słucham. Halo? Halo? Halo, słucham, linia alarmowa 112. Przepraszam, położyłem się na telefonie. Rozumiem. Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc, dziękuję. Tak.
za 30 minut. Kim mogę pomóc? Dzień dobry. Wie pani co, potrzebuję złamania hasła, bo mi koleżanka nie chce podać. Czego? Hasła. Do czego hasła? No do telefonu. Proszę pana, dozwoli się pan na linię alarmową. Ja mogę panu wysłać karetkę pogotowia, straż pożarną bądź policję. Hasła do pańskiego telefonu nie znam. Nie będę. To poproszę pogotowie. Pogotowie ratunkowe? Tak. A co pan będzie na pogotowie ratunkowym? To pan pytał o... Zawał dostanę, jak zaraz go nie odblokuję. Proszę pana, no ale no to musi się pan udać do informatyka. A no to będzie sobą, która to hasło ma. Ale jak ja mogę z nim porozmawiać? Proszę pana, proszę się nie wykupiać, tylko porozmawiać z osobą, która panu ten telefon zablokowała. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo nie mogę z żadnego nawiązać kontakt, jakieś informacje. Po prostu potrzebuję na radio taksi. Operator 19, słucham. No, dzień dobry. Mam taką prośbę. Bo dzwonię 3 dni do syna, jest syn mój w szpitalu w Garwolinie. Nie mogę się do niego rozwodzić. Czy jakiś numer telefonu, czy nie wiem. Do szpitala w Garwolinie? Tak, do szpitala w Garwolinie. I chcę właśnie na ten 112, ten numer, jakby się mówi, zaufania, numer tego, tak? To jest linia alarmowa, gdzie się, proszę pana, dzwoni po karetkę, po policję, po pomoc bezpośrednią. A pana syn jest w szpitalu, pod opieką, tak?